Hej, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Omen, dzisiaj jest ze mną. Bartek04, siemaneczko. I witamy Was w kolejnym odcinku EMTA, już 28. No i jak widzicie, może coś nietypowego, siedzę tutaj w samochodzie, a nie siedziałem już w samochodzie dawno. No cóż, dostałem się do gangu, do którego za darmo dołączył mnie Bartek, za co dziękuję. I co? W pierwszej kolejności to podejdziemy sobie do bazy tego gangu i zobaczymy sobie, jak to tam wszystko wygląda. Także No to chodź. jedź może pierwszy. No spoko. Samochód dopiero naprawiłem, więc żebym tutaj jego przodkiem nie uszkodził sobie gdzieś, nie? Będę musiał No. uważać. Będę musiał uważać tutaj. Bartek samochodu nie naprawia, bo wyszedł z założenia, że nie ma co, że to i tak zaraz gdzieś rozwali, to nie ma co naprawiać. A ja pomyślałem, że A drugie naprawię, żeby... części jak nie wiem. Ja pomyślałem, że naprawię, niech będzie. Czekaj. Tu mamy bazę. Tak, a może ja powiem, jakie mamy auto? No, możesz opowiedzieć. Taka baza. Wiesz co, to ma RH1, to Omen. Co ma? Twoja. RH1. A co to jest? Patrz na dole, no kliknij sobie Shift, co nie? I na dole masz takie jakieś takie kropeczki, co nie? Aha, o kurde, patrzcie na to. I co możesz obniżać? Ale super. Ile to kosztuje takie coś, zamontowanie? 16 tysięcy. Ajajaj, fajne, super sprawa. No, no to ja powiem, jakie mam wydaje auta, mi się, no czy w tym pere... Wydaje mi się, czy w tym perenialu też takie coś jest, bo taki obniżony jest. Nie, to jest gleba. Aha, a ile taka kosztowała? Gleba to się ten, przez specjalny program GTA Parking się, wiesz, wgrywa. Za darmo, jakby? No, z internetu pobierasz tam ten paczkę. A widzisz, czyli no to działa też może powiem, jakie mam auta. Dobra, no to możesz opowiedzieć. Perennial, Clover RH1 Quattery, czy skutery, nie wiem jak to powiedzieć. To nie jest nasz skuter, to był mój stary skuter. Buffalo MK2. Kolega ma 92 tysiące i coś kupi, nie wiem, jakiś ten. A to całkiem dużo. To za tyle to on nakupuje, może kupić jakiś porządny wóz. Albo nawet nie, Waya. Kupi jakiegoś tankinga, na przykład. Może ode mnie Way odkupić, jakby chciał do gangu, nie? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczy się. Przyciąga członków gangu na pewno taki Way. Dobra, to tak. No razie... naprawdę, naprawdę. Już jedźmy w kierunku Mochila, to nie? Mi się Dobra, wydaje. no to... Także Może to... pojedziemy na jedno auto, czy na dwa? Jak chcesz. Jak ci się wydaje? Ja mogę jechać na dwa, nie? No chyba, że chcesz wskoczyć Albo do mnie. A ja ci mogę udostępnić na przykład moje, byśmy moim pojechali, czy co? A to może tym ładniejszym pojedźmy, tym co ja teraz siedzę, co? Bo to tak... Ładnie wygląda. Trochę brudny jest, ale to jest jedyny mankament. Albo dobra, dawaj na dwa, jedziemy. No to dobra, to w takim razie jedziemy na Mount Chilat. A po co to zobaczycie zaraz, jeśli już dobra, dojedziemy. Dobra, cicho będziemy na razie. Jakby co? Co będziemy? Cicho, żebyśmy byli. Żebyśmy nie wyklapali. Aha, wiesz. Tego co tam będzie? No. A to myślę, że już dużo osób wie, bo sami grają, nie? Tak mi się wydaje może, przynajmniej. Może ktoś nie wie. Dobra, no to tak. No ogólnie potem trochę na komentarze też, które tutaj są zamieszczone. Z tego co widzę jakieś 19 komentarzy, w co są wliczone też wszystkie odpowiedzi i tak dalej, więc w rzeczywistości jest to nieco mniej. Także daj mi momencik, ja to muszę sobie obniżyć. I w ogóle ustawić sobie chronologicznie, żebym miał. Dobra, już. No dobra. To tak, zresztą wszystkie sobie oczywiście. Wiktor Mularz napisał ej. Nie wiem co to ma oznaczać, ale spoko. Bodziopel6 napisał fajny odcinek jak zawsze, dzięki wielkie, i zapytałeś się jak ci mijają trzecią rodzinę Player Life, no to powiem ci, że jeszcze mi nie mijają jakoś inaczej niż zwykle, ponieważ na razie jeszcze żadnej rzeczy z tego nie doświadczyłem, ale myślę, że to jest kwestia czasu, jeszcze na tym odcinku sobie zobaczymy jakąś taką, no przynajmniej jedną rzecz, która będzie związana z tymi urodzinami na pewno. No i tyle, żebym się nie wygadał, bo tutaj może niektórzy nie wiedzą o co chodzi, co się znajduje na górze Chilat, więc nie będę mówił, niech tak będzie. No i Bodzio jeszcze napisał, że 250 euro za naprawę to nie jest dużo, bo jak miał Bulleta, to płacił 1000 euro, a teraz na Cheetahu płaci 500, także nawet nie wiedziałem, że takie wielkie ceny są napraw. Masakra, naprawdę, nie? Masakra, to jest takie ceny. Cóż, no, za wiesz, 1000 ile... euro to można mieć tyle rzeczy. Perenniala. No, można mieć perenniala, czyli za każdą naprawę można mieć
samochód. No co ty robisz? Nie szkoda ci? Chociaż ty. No chodź. Zawsze ze wszystkich. Takie triki robi. Taki kaskada z ciebie, okay. Nie? Wiem, gdzieś jakieś 5-6 godzin temu jeszcze ani razu nie naprawiałem go. A cały czas jeżdżę nim. Ja ci powiem, że podobnie miałem, jak miałem Sand Kinga. Też go nie naprawiałem. Ja jeździłem nim po prostu wszędzie, po jakichś takich brzynach. Po mieście też w sumie, wszędzie nim jeździłem. Skakałem z budynków. Jakoś tam nie wjeżdżałem, już nie pamiętam jak dokładnie, ale jakoś się udawało i pamiętam, że to była fajna zabawa. Miałem ten offroady, koła. Teraz one są strasznie drogie, nie? Ale. No, teraz one są drogie. Miałem tak, MK2 miałem, hydraulikę i opony offroadowe. MK2 kiedyś kosztowało 20 tysięcy, opony offroadowe 10 tysięcy, no i hydraulika też 10 tysięcy, także... A Sand King 80 tysięcy, no i za 120 tysięcy miałem taki pieniądze. Teraz hydraulika kosztuje 48k. Ale teraz hydraulika jest właściwie chyba całkowicie niepotrzebna, skoro jest regulacja zawieszenia, nie? Ale hydraulika bo to zawieszenie jest w dół, a hydraulika jest do góry, dobra, to wiem, ale... A jak ze sobą współgra hydraulika i te regulacje zawieszenia? To działa razem ze sobą? Czy jeśli na przykład podwyższymy sobie samochód hydrauliką, a potem będziemy musieli go obniżyć, to co? Hydraulika to jest... Co ten koleś robi? Na dwóch kołach jeżdżą, cwaniaki. Fajnie. No to ten, hydraulika to jest takie coś, że wiesz, możesz sobie poskakać, wiesz. No. Ołtkiem, a RH1, czyli zawieszenie, czyli na przykład możesz sobie dać do góry to zawieszenie, wiesz, jak tam wcześniej patrzyłeś, to nie? Tak. Na bazie. I możesz w dół, jak chcesz. To kosztuje 16 tysięcy. Można to w każdym... sprawa. Ja sobie teraz dałem na takim... Ops, tylko się myśli. Teraz sobie dałem na takim bardzo niskie, to fajnie wygląda w sumie. A wóz jest to... Teraz sobie zmień na wysokie, bo będziemy na Mont Chiliad wjeżdżać. Tak, myślisz, że to ma jakieś znaczenie? A to zawsze jakoś będzie wyglądał realistycznie, nie? No dobra, zaraz się zatrzymamy. A i dla wszystkich, którzy jeszcze się nie połapali, ten samochód nie jest mój, tylko jest udostępniony. Tak samo mi, jak i każdemu członkowi tego gangu. Także poczekaj chwilę, jak się zatrzymam. I musimy jechać bardzo powoli, nie? Żeby to sobie nie uszkodzić. Nie, no, się nie uszkodzi tak na razie. Ale w sensie opony, żebyśmy nie przebili sobie. A po tych się nie przebijają podobno. Tak? No nie wiem. No, naprawdę. Z tego co pamiętam, to się przebijają. No chyba, że tak zrobili, ale... No dobra, w takim razie możemy jechać, chociaż tu i tak jest pod górkę, więc pewnie bardzo się nie rozpędzimy. Wiesz co? Polecam ci nie skakać, bo prawko na 7 dni może polecieć nawet. Dobra. Ten, tak jak jedni skoczył, skok z MC, prawko na 7 dni poleciało. Ze skok z góry Chiliad? No, z tego co my tu jedziemy. O rany. Ale to, jak oni to niby zauważyli? Gdzieś tam musieli być... Nie, no bo, jak wiesz co, ile osób tu było ostatnio? No podejrzewam, że związanych z tymi rodzinami tutaj było osób sporo. No i ogólnie jest to takie fajne miejsce w sumie. Gdzie tam można się jakoś spotkać w tym miejscu i w ogóle coś tam, gdzieś tam pojeździć. Pozjeżdżać z górki, te sprawy. Fajna myślę, to jest sprawa, bo... Myślę, że potem sobie zjedziemy. Na dużej prędkości. No spoko, możemy. Czekaj chwilę, momencik. O, ja skakać nie mam zamiaru, żeby prawko stracić. Dobra, to tak, komentarz od Czokomusek. Napisałeś, że w pracy holownika najlepiej jest w San Fierro, w porcie, bo tam co chwila pojawiają się samochody, które zostały utopione. No zapewne tak, aczkolwiek my już strzałem próbowaliśmy i najpierw tą pracę wzięliśmy w San Fierro i powiem ci, że ani jednego zlecenia tam nie było, więc musieliśmy pojechać do Las Venturas i tam dopiero te zlecenia były. Chociaż Szał i tak się strasznie na tą pracę wkurzał, bo z tego co mówił jest bardzo zbugowane. No, także to... Kto nie oglądał poprzedniego odcinka, to zapraszam. Tamta praca była pokazywana, holownika, na początku odcinka przez Szawła, ale przez chwilę siedziałem w środku i patrzyłem. No bo ja niestety, w tym wypadku niestety, bo nie mogę z racji mojej reputacji ujemnej wykonywać tej pracy. Także właśnie to i tak. Punek napisał, że super odcinek, pozdrawiam. Również pozdrawiam, dzięki wielkie za motywację. I tak, Marcin Pruszyński napisał fajny odcinek, dzięki. I że masz ponad 700 godzin na serwerze. No to gratulacje, no to jest dosyć dużo. Bartek, ty też masz chyba dużo, ty nie? Ty masz? Ile ja mam? Ty masz 700 godzin? Nie, ja mam 300. Ja czytałem komentarz no, tego, Marcina. Ja mam 300. A nie, bo myślałem, że powiedział, że ty masz 700 godzin. Nie. Źle usłyszałem. No, a ty też masz chyba dużo, nie? Ja mam 420, nie wiem.
A to widzisz, to też dosyć dużo. Już mi tam ktoś pisał, że ma tam 900 czy coś, to nieźle. To naprawdę dużo. No ale w sumie serwer jest na tyle wciągający, że się absolutnie takiej osobie nie dziwię, bo ja, skoro ja przy tym potrafiłem spędzić te 300, to wystarczy, że ktoś, który no bardziej tak sobie tutaj lubi pograć w takie gry symulacyjne, no to tym bardziej. No dobra. W takim razie jesteśmy na górze Chillet i gdzie to ta się znajduje? A, widzę, widzę. Jeszcze tam podjadę. Fajny ten samochód. Dzięki, że mi dodałeś do tego gangu, bo naprawdę fajny. Fajnie, że czasami sobie pojeździć samochodem. Super. Dobra, tak. Może tu parkuję sobie. No i tutaj masz. Dobra. Wszystko ten. I gdzie to jest? A, tutaj. No i właśnie, tutaj jest możliwość odebrania sobie prezentu urodzinowego z okazji właśnie urodzin serwera Play Your Life. Także także sobie oczywiście ten prezent odbiorę. Także wchodzę. No dobra. Co będziesz brał? Jest napisane, wybierz prezent na urodziny. No nie wiem, ale przyjrzyjmy się, dobra. No to pierwsza opcja jest to premium. Oczywiście te prezent może dobrać każdy, który po prostu sobie wejdzie na ten serwer. Ten, jakie są terminy, wiesz może? Do kiedy można? Tylko dzisiaj? Ty, czy jak? Nie wiem, właśnie do jutra, nie wiem sam. Ten odcinek jest nagrywany w sobotę wieczorną. Więc nie wiemy, do kiedy ten konkurs potrwa. Tutaj jeszcze momencik odpiszę Mateuszowi, napisał mi kiedy odcinek, a nie, kiedy konkurs, przepraszam. Myślę, że co niedługo. No równie dobrze mogłem odpowiedzieć po prostu słownie, by jeśli by obejrzał odcinek, to by się dowiedział. Co tam się dzieje? Oni skaczą. Tak? To czekaj, usunę się. Skaczą, serio? A to jest karalne, tak? Jak zniknąć to okienko? O, dobra. Skaczą? Ej, dobra. Omen, nie chcę być niegrzeczny. Ano, przydałoby się... Wszystko się nagrywa. No tak, i jeszcze zapomniałem jednej rzeczy. Pozdrawiam Liptona SS, który prosił po prostu o to, żeby go na odcinku pozdrowić. Sorki, że dopiero teraz, ale mam nadzieję, że dotrwałeś do tego momentu i usłyszałeś te pozdrowienia. No dobra, czytam dalej tutaj. Premium, no to jest ranga premium na 3 dni. Jeśli posiadasz, to zostaje przedłużone. O, fajnie. No, mówiłem ci, usuń się. Wszystko się nagrywało. A ja się usunąłem. Tyle, że w nieodpowiednim momencie tam stałem. Tak? Fort Carson. Zginąłeś. Dobra, w takim razie ja tam wrócę i widzimy się za chwilę. No, 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 no. Kamerki nie ma, dobra, jest. Witamy po przerwie. Jestem już po przerwie, tutaj wróciłem i zebrało się tu strasznie dużo ludzi, którzy no głównie chcą skoczyć zapewne, tyle że na szczęście Bartek zablokował tutaj, żeby już nikt nie mógł wyskoczyć i podejrzewam, że wszyscy tutaj już chcą sobie skoczyć, ale nie mogą. I tu już oczywiście kilku widzów mnie też poznało, także tutaj pozdrawiam wszystkich, którzy tutaj mnie poznali, czyli Kacpra i to chyba Wizo z tego co pamiętam. I też prosił o pozdrowienie w czasie tego cięcia tam Tomek.pl, także pozdrawiam. O, i jeszcze ten Zeusiek tutaj prosił o pozdrowienie, także pozdrawiam. No i dobra, biorę ten już oczekiwany długo prezent. Do wyboru jest premium na 3 dni. Tam jeszcze jest napisane, że jak się tam ma, to się przedłuża, to tak. Jest do wybrania 1000 euro. Zwiększenie ilości pojazdów o 1, w sensie takich możliwość no, w miejscu garażu i tak dalej. Tak, jetpack na 2 dni. I co to jeszcze jest? Aha, przedłużenie wypożyczonych pojazdów o 7 dni. A to całkiem niezłe, nie? Jak się pożyczy jakieś drogie. No, na przykład jakiś na przykład Inferno, czy co? Wiesz co? Powiem ci, że chyba wezmę sobie 1000 euro. Tak no, wydaje. Ja ci polecam. Dobra, to biorę 1000 euro w takim razie. Zachęcam was do wzięcia w ogóle czegokolwiek, żebyście nie zmarnowali tej szansy. Odpiszę jeszcze tutaj Zuśkowi. Dzięki. Wielkie. Dobra, w takim razie co? Wracamy już, sobie gdzieś powoli. Ty już, a ty co wziąłeś, tak z ciekawości? Jeden slot. Aha. A nie, bo ja tam miałem jeszcze sporo aut, to wiesz. Dobra, to chodź. Robimy wspólny skok, może? Myślisz? Ale nie chcę sobie samochodu szkodzić. Myślę, że szkoda by było zapłacić. A co to naprawa jest, Tania? Tak, zapłacisz za naprawę, to mogę skakać. No słoko. Tak? Skaczemy? Dobra, to skacz pierwszy, no. Zobaczymy sobie, będzie. Jak na odcinku to ta. Chodźcie. No
No to dobra, to już skaczemy, żeby tu już więcej nie stać na tej górze, bo tutaj już trzeba ruszać dalej, także ostatnie chwile na górze, 3 lat i już skaczemy. Czekaj, nie, bo ten Kasper chce wsiąść. Tak? No to tylko nie wsiada weźmiemy. Szybko. No to dobra, niech do ciebie wsiądzie, czy do mnie. Dobra, jedziemy. To ja pieszy? No, dawaj. Dobra, jedziemy. Także będziecie świadkami super skoku, za który naprawę zapłaci Bartek. Dobra. Nie! Co? Wiesz co, ja ten spadłem bokiem zamiast ten przodem. Mi opona pękła. Nice. A, tak zaraz proszę bardzo, proszę bardzo. Ale, dobra. Fajnie, fajnie. Dobra, uciekamy, bo zaraz prawko będzie. Tak? No to no. Uciekamy w takim razie. Gdzie sobie uciekamy? Mi opona pękła. Zeusiek napisał, że pozdrawiam cały YouTube i życzę miłego nagrywania. Wielkie dzięki, również pozdrawiam. I myślę, że cały ustaw sobie na 60. Słucham? Na 60 ustaw sobie. Czemu? Bo ja mam przebitą oponę i jadę 60 i ty też. Dobra, niech tak będzie. W którym się zmienia? A, zależy, kto się tak ustawił. No dobra. Jak ja ustawiłem? Nie pamiętam tego. Ty masz tam, u ciebie się powinno, u mnie się tak zmienia, jak ty masz mapę. A ja mam mapę na myszce, wiesz? Wiem, no to wiem. Właśnie tym się zmienia. U ciebie? A to domyślnie no. Nie wiem, jakie są strzałkami, albo... No to czekaj, to ten... Dobra, to nic, to ten... jedź, ja będę mniej więcej tutaj podobnie jechał. I słuchaj, jakąś pracę sobie czekaj, wykonam, co? Wykonałem sobie jakąś pracę? Śmieciarki robiłeś, czy co? Robiłem śmieciarki. W ogóle, o dziwo, praca śmieciarki ma chyba 1500 wyświetleń. czyli taka praca, która... No, teoretycznie może się wydawać taka nudna, nie? Praca śmieciarki, no nic ciekawego teoretycznie, ale no... Jak widać, jednak... O, przepraszam, zapomniałem, że... Review? Robiłeś? Jaką? To, co teraz jechało? A, go review robiłem! To jest mój najpopularniejszy odcinek, ponad 4000 wyświetleń. Chyba... Naprawdę, wielkie dzięki. Czego nie robiłeś? Chyba wszystko robiłeś. No, to ale to co? Może ten, połapiemy śmieci tak oldschoolowo, co? Co ty na to? Można. Bo to blisko jest, a wydaje mi się, że tak... to w pierwszym odcinku ostatnio. Tylko opongę sobie szybko wezmę, dobra? Opongę? Dobra, pojedziemy sobie. A ja w tym czasie trochę na komentarzy. Bo jeszcze tyle tych komentarzy zostało. Także tak. Przewinę sobie trochę do góry. Kacper Truchel napisał, z chęcią bym to zagrał, jeśli chcesz zagrać, to napisz tam swojego Skype'a i mam 55 godzin, no to dosyć niewiele, ale wydaje mi się, że jeszcze ci się to zdąży zwiększyć do jakiejś ilości pomnożonej przez tą liczbę, a pewnie tak. Gdzie ty jedziesz po tą oponę? To chyba ten. No tu do mecha, ej, ten Adam Gang chce, ten mówi, że będzie na YouTube, do mnie tak pisze. Ale co, że kto będzie na YouTube, ty? Nie, on mówi, że będzie na YouTube i się chwali teraz mi. Aha, ciekawe ile ma wyświetleń. Dobra, gdzie, aha, do tego mechanika jedziesz, myślałem, że do Garcji. A na Garcji pewnie kolejka jak, wiesz. No, pewnie tak. No dobra, w takim razie a tak. A tutaj nikogo nie ma. A, no to, w sumie fajna opcja. Wiesz co, ja mi się nie chce naprawdę, to poczekam, bo... Tylko ty opony bierzesz. No nie, ja tylko opony poczekam wiesz. I powiem na wasze komentarze. Dobra. I tak. Michał Roken napisał fajny filmik. Wielkie dzięki. Adam Ochental napisał fajny film. Łapa w górę leci i dawaj więcej z latania. Dzięki, ale wydaje mi się, że z latania już jest wystarczająco dużo jak na razie. Myślę, że za kilka odcinków znowu coś tam z lataniem dam, ale na razie na spokojnie myślę, że jeszcze za jakiś czas, żeby po prostu nie pompować cały czas tego tylko i wyłącznie latania, bo na dłuższą metę wydaje mi się, że to trochę byłoby tego za dużo. Już? Masz oponę? Dobra. To dawaj, lecimy tutaj tędy za mną. No, ale dzięki, że ci się podoba. I tak, Krzychu22 napisał, zapytał się, czy podam mu specyfikację swojego komputera. Ja odpisałem, że ta specyfikacja jest podana na moim kanale w tym dziale tego informacji. Kacper tam napisał, na dole było. Ale to prosto chyba. Gdzie ty jedziesz? Ale jesteś na śmieciarki, czy na czyszczenie? Nie, na zbieranie śmieci chodź tutaj. Ale na śmieciarki, czy na czyszczenie ulic? No. Na czyszczenie ulic. A, ja myślałem, że na śmieciarki chciałeś. Nie, ja zrobiłem sobie taką pracę.
No i też dla wszystkich, którzy będą ciekawi, jaką mam specyfikację komputera, no to odsyłam do tego, do działu na kanale informacje. Tam wszystko jest napisane dokładnie, więc... Znaczy może nie wszystko, bo podałeś takie rzeczy może w nieskończoność. Tak? A, może rzeczywiście, rację masz. Do przechowalni. A i weź sobie szybko zajmij, bo wiesz, wezmą nam zaraz... A ty już wziąłeś już ten biały, to ty? No. Dobra, już biorę. Tak, tu jest jeszcze jeden wolny, tak sobie weźmiemy. Powiem wam szczerze, że tą pracę ostatnio razem chyba pokazywałem w pierwszym odcinku, także ponad rok temu. O. Ale wtedy ta częstotliwość odcinku była bardzo rzadka, jakiś raz na dwa tygodnie albo na tydzień. To tak jest bardzo rzadko. A teraz już są o wiele częściej, są co trzy dni jakieś, więc... Także co, jedziemy sobie, zbieramy. Ja tu już mam jakieś śmietki, także sobie pozbieramy. Gdzie ty jesteś? A to nieważne, bo i tak pewnie będziemy musieli się rozdzielić, chociaż... Chociaż nie, chodźmy w jakimś innym kierunku i zbieramy po drodze, co mamy. A i taka jedna rzecz, uwaga, dla tych, którzy wykonują tę pracę. Z tego, co przeuważyłem, to kiedy na przykład mamy koło siebie dwa razy śmietkę i zbierzemy jednego, to zanim zbierzemy tego drugiego, musimy trochę poczekać, aż zniknie nam taki plus jeden. Widzicie, taki plus jeden jest ten. Mam pokazane, ile mam euro i niżej jest plus jeden. Teraz czekam, aż zniknęło i teraz dopiero mogę wziąć kolejne. W przeciwnym wypadku po prostu się nie weźmie, tak? Pamiętam, że było, teraz chyba jest takie coś dalej, bo taki jest skrypt na tą pracę po prostu i on jest raczej niezmieniany, więc tak tutaj wygląda i takie po prostu ostrzegam, znaczy nie tyle ostrzegam, co po prostu pole takie, taka rada, żeby tutaj w ten sposób to robić, że po prostu poczekać, aż zniknie te plus jeden i wtedy dostaniemy tutaj pełną kwotę. Dobra, co tam dalej? Raku napisał fajny odcineczek, wielkie dzięki i możecie sprawdzić godzinę na serwerze Commando Time. Godzinę na serwerze, nie godzinę. Tutaj moje przejęzyczenie już tutaj wpisuję, jestem ciekaw w sumie, jak to wygląda. A nie! To jednak godzinę na serwerze, dobrze przeczytałem. Aha. A, godzinę tego. A, no to dzięki za informację. Myślałem, że chodzi ci o tą godzinę, ile kto ma w grze, a nie taką godzinę rzeczywistą, bo Szabu się mnie zapytał, ja musiałem zminimalizować na chwilę chyba, czy tam spojrzeć telefon, już nie pamiętam. To rację masz, rzeczywiście, to dzięki za to. Grze to się sprawdza, wiesz jak? Ale... wchodzisz na panel PyLife albo no w urzędzie właśnie, masz. Właśnie. Gdzie ty pojechałeś? Chociaż to chyba nieistotne, gdzie pojechałeś. W dół tutaj. A w dół, no w sumie... dobry pomysł, że w dół, ale tu są dwa w dół. To który? A, widzę cię, dobra. No tutaj. Dobra. Przewinę sobie trochę do góry. A, te komentarze dużo piszecie, wielkie dzięki. Kolega 112 napisał, a tutaj, że Omen cię ogląda, wiem, że głupi, ale czy mógłbyś mi pożyczyć? No, nie pożyczam kasy, bo wiecie jak to jest. Tu komuś pożyczę, ten ktoś zapomni, tu coś, wiecie, dobry zwyczaj, nie pożyczaj, sorry, ale musiałbym pożyczyć. Pożyczyłbym jednemu, potem by drugi pisał, ej, temu pożyczyłeś, czemu nie pożyczysz mi i tak dalej, to no, rozdałbym wszystkie pieniądze, tam połowa była, dała połowa, nie, szkoda się tak bawić, sorry, ale no, nie mogę tak za bardzo, nie mogę. Nie obraźcie się, musicie mnie zrozumieć. Rybson Gameplay napisał, dobra seria, oby tak dalej, ofensywna fabka leci, wielkie dzięki. Fluttershy napisał, fajny odcinek, dzięki. I ten znaczek toksyczny, co miałeś, to przez to, że nad bazą wojskową latasz. No, tak właśnie mi się wydawało. I ja tam nie latam, bo mnie jeszcze zestrzelą. No, też się tego obawiałem, więc ostrożnie tam sobie grałem. I na początku filmu ten Szaweł coś za bardzo przeklina, szkoda słuchać. No, on słabe ma nerwy. Wkurzył się strasznie, bo... Strasznie mu tam... Ja nie wiem, bo nie widziałem jego perspektywy, nie oglądałem u niego na kanale, bo tam u niego to się znajduje. Ale podejrzewałem, że to tam strasznie mu się gdzieś zbugowało, z tego co wiem, no... Przestrzegę go w kolejnym odcinku, żeby trochę uważał na słowa. Także dzięki, że zwracacie uwagę na to. To ja oczywiście tego przypilnuję, żeby takie się więcej przypadki nie zdarzały, jeśli was to razi. IPS. I pytałeś, ile kto ma godzin? Ja mam 241, jak ostatnio patrzyłem, pozdrawiam. Również pozdrawiam. Godzin masz prawie tyle co ja, także no, widzę, że równie dużo na tym serwerze grałeś. No? Chodź tutaj w prawo. No dobra. Bo tu miałem mechanika. Tak, ale... No, ja tutaj... Pamiętam, że dobrze wspominam tego mechanika tutaj, bo tutaj sobie zamontowałem części. Znaczy... A nie, tu nie ma części, to nie. Czy są? Jest tuning jest? No. No właśnie, tak coś mi się kojarzyło, że tutaj właśnie zamontowałem sobie kilka części do LG i sobie umyłem samochód, miałem taki bardzo ładny, sobie robiłem screen pod. Co to ma być? No. Najlepszy let's play z serwera. Co to za reklama? No, zobaczymy, ile ma wyświetleń. Nie no, żartuję sobie tylko. No oczywiście dużo osób nagrywa z tego serwera, ale ten... W sumie to tak dużo, że ciężko to zliczyć, ale wydaje mi się, że jestem... Taki dosyć oglądywalny w sumie wśród tych ludzi.
Znaczy na tle tych ludzi, nie wśród nich. Chyba także sobie jedziemy dalej. No fajny mechanik, tu jest taki sympatyczny, tylko wiesz co, moment. Wydaje mi się, że to jest rzadko tam ktoś przyjeżdża, no. Co jest? My tutaj mamy ten jedno autogangowe i drugie autogangowe. Tak, które to są? Rzeczywiście są takie niebieskie, no. Które to są Tadlery. Te auta? Jakie? Tadlery. Aha, no. No spoko, spoko. Czyli te pick-upy. Tak. Dobra. Gdzie ty pojechałeś? Ja tu sobie gdzieś pojadę na górę, na tą taką drogę szerszą. Co tam dalej? I jeszcze jeden komentarz od Derenifer. Cześć, Omen, to znów ja. Na serwerze gram już od roku, czyli 1000 godzin. Wow, wielkie, wielkie gratulacje, że tyle wytrwałeś na tym serwerze. Naprawdę, wielki props. Pamiętasz, jak ci migał ten znaczek nad bazą wojskową? Kiedyś wybuchł tam reaktor. Nie możesz tam przebywać przez dłuższy czas, ponieważ zginiesz. Wow, serio? Fajna sprawa. Naprawdę. Dużo tutaj na tym serwerze jest realistyki. Nie wiedziałem, że takie coś tutaj miało miejsce. Ja dzięki stroju Hazmat, który ma na wyposażeniu Państwowa Straż Pożarna, mogę tam przebywać. No, to fajnie. A jeśli chodzi o te koszary i o prowadzenie i w ogóle, to pisz na serwerze. I tutaj podał swoją nazwę. No właśnie, to ja się tym zajmę, napiszę, ale dzięki, że takie coś, że taką dałeś mi ofertę, że mogę tutaj na ten pokazać koszary. Wielkie dzięki i myślę, że skorzystam jak najbardziej. I gdzieś tam w którymś odcinku pokażę. Omen? No? Jakby co to ten, mam do ciebie później pytanie, ale to wiesz, jak skończymy nagrywać. Dobra. To przypomnij, dobra, jak dobra. Będziesz pamiętał. Jak będę pamiętał, to przypomnę. A tak w ogóle to już pewnie za niedługo kończymy, nie? Tak mi się wydaje. No ej, to zbliżamy Czekaj. Się do przechowalni, czy będziemy tak, z sweeperem do końca? Podjedźmy sobie gdzieś w okolicy przechowalni, myślę, że podjedźmy. A! Tutaj muszę chwilę poczekać, zanim zbiorę, bo mi inaczej nie zaliczy pieniędzy. No oczywiście to są takie małe pieniądze, że to tak bardzo nie gra roli, ale powiem szczerze, że jak na początek ta praca jest świetna po prostu, taka przyjemna. Jak ja zaczynałem przygodę z serwerem i tą pracę sobie to wykonywałem, no wiadomo, ja się respinię tutaj w San Fierro, bo tu jest taki bardzo sympatyczny respawn. A to jest chyba najbliższa praca, jaka tam jest do wzięcia i sobie ją, jeździłem sobie tym samochodzikiem i powiem wam, że świetna zabawa. Jeszcze przed zdaniem prawa jazdy, dlatego właśnie tym sobie jeździłem, bo tutaj można bez prawka chyba. I pamiętam. Nie, trzeba prawko. Nie trzeba. Trzeba. Pamiętam, że nieraz jak dostałem, jak mi zabierali prawko, to właśnie jeździłem tym skurczybykiem, żeby po prostu czymś móc jechać, a czymś takim w miarę szybkim, co nie trzeba prawka. A zresztą, może zmienili, a może rzeczywiście. Wiesz co, to wszystko jest tutaj napisane, więc ja sobie sprawdzę, bo w sumie sam jestem ciekaw. I przy okazji, może dużo osób się dowie, którzy są w sumie ciekawi, czy trzeba w końcu, czy nie trzeba, bo to jest na pewno napisane. Nie jest napisane, więc. Nie, nic nie jest. Więc chyba nie ma po prostu takiego wymagania. Dobra, w takim razie co? Ja tutaj podchodzę do przechowalni i wezmę sobie samochód i pewnie będziemy kończyć sobie po prostu. Ej, to możemy na jedno pojechać teraz, na przykład. Aha, rzeczywiście, dobra. Ale ja wiesz co, chodzi. Chyba że go po prostu odwiozę do bazy, nie? Skąd tam był? Bo on tam nie, był to w tej bazie. Chcesz nie? Odwieźć teraz na bazę? Na no, odcinku? No, chyba odwiozę, nie? No to chodź, możemy, to weź. Dobra. To wezmę go. Clover, tak? Jest, Clover, strasznie uszkodzony, ale. A, musi najpierw odpalić ten. O, dobra. Odpalony działa. Dawcę trochę bliżej kamery, żeby to wyglądało lepiej. No i wszystko jest w porządeczku, jak najbardziej. Jedziesz już tam? Gdzieś tam jesteś już? O, rany. Co to był za bug? Ktoś we mnie wjechał i. Wiesz co, nie bój się, jak będziesz miał rozwalonego, wiesz co? A, ja wiem, zrobisz? Rozwalonego. No jak? Rzucisz go tam z tyłu za dom i nikt się nawet nie kapnie. A to ty jesteś tutaj tym założycielem tego całego gangu? V-liderem, czyli tak jakby zastępca szefa. A to mam nadzieję, że tam szef nie będzie się wściekał, że to uszkodzony. Jak go co, to ja to mogę naprawić, chociaż. No, tam się najwyżej naprawi. Albo chociaż silnik, żeby się nie dymiło, nie? A tam część, to tam mniejsza z tym, to już jest taka rzecz potrzebna. A raczej. Wiesz co? Ej, mój kolega, ty nie? No. Chowałem mu ten auto tam za krzaki. Na bazie naszej, no i to on nawet nie widział, a to było takie kombi auto. No wiesz. Widzisz. Ale to chyba na mapie się zaznacza, takim niebieskim kwadracikiem, nie? No, ale tego nie widać tak za bardzo. No. Dobra, w takim razie pewnie będziemy kończyć. Nie wiem, że to trwa było cięcie, ale coś mi się wydaje, że w okolicach 30 minut niecałe, a może już po. Nie wiem, nie jestem pewien, ale coś w tych okolicach, więc raczej będę kończył, bo to jest taki bardzo w porządku czas odcinka, około 30 minut chyba. Ani dłużej, ani krócej być nie powinno, także ja się z wami żegnam. Wielkie dzięki za oglądanie.
Jeśli możecie, dajcie łapkę w górę, to bardzo motywuje i komentarz. Także żegnamy się z wami. Na razie, hej. Siemano. Hej, hej.